Tak wygląda Marek, skupiony, pilotuje właśnie drona. Planowanie trasy, a raczej weryfikowanie trasy na następny dzień. Na tym czytniku mam 45 książek. Jesteście gotowi na kolejny wspaniały dzień? Zapraszamy do Cornwalli! Dieselek już ubrany i gotowy na spacer. Niezależnie od tego, gdzie jesteśmy, każdy dzień zaczynamy tak samo. Wychodzimy z psem. No chodź, Dieselek, chodź. Najlepiej oczywiście wącha się na samym brzegu urwiska, dlatego Diesel jest na smyczy. Byłoby niebezpiecznie spuszczać go tutaj na dłuższą metę. Ale masz dzisiaj widoki, co piesku? Dzień dziecka dzisiaj. Diesel! Pięknie, dobry piesek. Siadł. Pozdrowienia od Dieselka z wakacji w Cornwalli. Za to tutaj będzie bezpiecznie, nie ma psów. Nigdzie Dieselek nie spadnie. Zaraz będzie wolność! Dobry pies, siad! Dobrze! Zostań, Diesel! Zostań! Zostań, Dieselek! Zostań! Chodź! Pięknie, Diesel! Pięknie! Diesel! Gotowy do powrotu na śniadanko? Dyzio zostaje w kamperze, a my idziemy zobaczyć, co robi Marek. Tak wygląda Marek, skupiony, pilotuje właśnie drona, kupionego częściowo ze środków z Patronite. Dzięki naszym patronom, dziękujemy Wam bardzo. Dzięki Wam będą fajne ujęcia w tym vlogu dla naszych wszystkich widzów. A dron jest tutaj. Widzicie go? Jak widzicie, Marek podchodzi do tego bardzo profesjonalnie. Zrobił licencję na pilotowanie drona. Ma swój identyfikator, swoją legitymację i nawet specjalną kamizelkę. I właśnie się schował, bo nie lubi być na filmach. Wiecie, o czym dzisiaj będzie ten vlog? To będzie nasz zwykły, codzienny dzień bez planu. Nie mamy na dzisiaj żadnych planów. Także zobaczymy, co przyniesie dzień, jak się rozwinie. Można powiedzieć, rutyna, tym razem w kamperze. O tym będzie ten film. Kuku! Cześć! Halo! Zobaczcie! Para jeźdźców na plaży! Trzeba mieć pieniądze! Nie, trzeba mieć fantazję i pieniądze, czy trzeba mieć pieniądze i fantazję, synku? No, fantazyjny poranek. Ale widok. Jeźdźcy apokalipsy! Ahoj! Hajda na koń! Ale wspaniały pomysł na rozpoczęcie dnia. Powiem Wam, że mimo tego, że nie kamperowaliśmy, nie byliśmy w trasie od prawie roku, bardzo szybko weszliśmy w ten rytm kamperowania i życia w drodze i podział obowiązków, podział zadań, powiedzmy, jest u nas taki sam, jak był zawsze w czasie naszych podróży Talbotem. A to znaczy, że Marek jest głównym kierowcą, planuje noclegi, szuka miejscówek, ogarnia kempingi, robi serwis kampera, poziomuje go i robi mnóstwo innych takich technicznych rzeczy,
można powiedzieć, męskich, a ja jestem jego słodką kuchareczką. Ja zajmuję się domem, gotowaniem, bo to lubię, po prostu. Czasami ja też jeżdżę tym kamperem, ale mniej. Głównie jeździ Marek. Ale to jest niesamowite, że po takim czasie weszliśmy w nasz rytm kamperowania, w nasz normalny, rutynowy styl życia w drodze. Mamy już to po prostu we krwi. I to nieważne, że zatrzymamy się na pół roku, na rok, kiedy tylko mamy szansę wrócić do kampera i bycia w drodze, wracamy do naszego trybu na drodze, on the road, do naszego trybu adventures. To jest niesamowite. Naprawdę nie sądziłam, że to już jest tak bardzo w nas, że to już jest część naszej osobowości. Automatycznie zaczęliśmy oszczędzać wodę, oszczędzać światło. Po prostu funkcjonujemy tak, jak gdybyśmy nigdy nie byli w Mill Park. Jakby ten pobyt w Mill Park był po prostu dłuższym postojem na jakimś kempingu w trasie. Myślę, że to na plus. Być może niektórych to obruszy, ale wyobraźcie sobie, na statku kapitan nie może być kapitanem, kucharzem, majtkiem i stewardem. Musi być jakiś podział, bo podróż z kamperem sama w sobie jest intensywna i jedna osoba nie może zrobić wszystkiego. Jedna osoba nie może być odpowiedzialna za zakupy, za trasę, za serwis kampera, za sprzątanie kampera, za wyprowadzanie psa. To musi być jakoś podzielone. Zastanawiam się, jak to wygląda u Was, kiedy jesteście w podróży z partnerem, z rodziną, jak to wygląda u rodzin z dziećmi, czy dzieci pomagają. Bo podróż sama w sobie właśnie jest przygodą i jest intensywna i jest dosyć męcząca. Dlatego trzeba te obowiązki zorganizować mądrze. Staram się tutaj wychylić do światła, bo jesteśmy w trybie off the grid. Nie jechaliśmy kamperem ostatnio daleko, także staramy się oszczędzać energię elektryczną na wieczór. Zresztą tu jest tak fajnie, że aż szkoda zapalać światło, bo trochę psuje chyba klimat. Mamy dużo światła dziennego. Ale my tu gadu gadu, a i Marek, i ja, i pies. Wszyscy już są na pewno bardzo głodni, także czas pomyśleć o śniadaniu. Postaw jedzenie na stół, a twój piesek się znajdzie na miejscu. Jednak Dieselku, nie dostaniesz nic przy stole, zostawimy ci troszeczkę. Nasz Diesel lubi jajka gotowane, także zostawię mu kawałek jajeczka, włożę do miseczki i tam zjesz sobie, przy stole nie. Diesel właśnie błagalnym wzrokiem patrzy na Marka. Jajeczko to chyba ostatnie jajeczko na świecie, chyba nie zjesz go sama. Pewnie, że nie zjem go sama, ale nie przy stole. Znasz zasady. Łazienka jest przechodnia pomiędzy kuchnią a sypialnią. Jest bardzo ładna. Layout dyskusyjny. Nie wiem, jak Wam by się to sprawdziło, jak Wam się to podoba. Co ja zauważyłam już od razu, to, że nie ma tutaj właściwie żadnych wieszaków, żeby sobie powiesić ręcznik. Prysznic jest bardzo ładny i dosyć duży. Jednak zanim zaczniemy się tutaj moczyć, trzeba wyjąć tę deskę, bo jak mówiłam, łazienka jest przechodnia. To jest drewno, trochę kiepski wybór materiału. I kiedy chcę się wykąpać, muszę to odstawić. I oczywiście nie ma gdzie tego odstawić, nie ma żadnej półki, żadnego uchwytu. Także trochę nieprzemyślany patent. Ale prysznic jest już prawie gotowy do użytku. Jak widzicie, pod prysznicem jest naprawdę dużo miejsca i dorosła osoba może się tutaj spokojnie wykąpać i nawet umyć włosy. Jak minął dzień bez planu? No właśnie, ten dzień minął, moi drodzy. Kręcę to dla Was późnym wieczorem. Chłopaki już śpią tam w sypialni. Ja jestem w kuchni, ponieważ mam swoje wieczorne rytuały. Oczywiście najlepiej zacząć od kąpieli i naprawdę tutaj w kamperze łazienka jest tak wygodna, że te kąpiele w podróży są bardzo komfortowe i chyba nigdy nie mieliśmy w podróży
ani nawet w naszej przyczepie nie mieliśmy jeszcze aż tak fajnej łazienki, prysznica, przestrzeni, super. Jestem bardzo zadowolona. Czas na herbatkę i kilka rzeczy, które lubię robić wieczorami. Lubię tak kończyć dzień. Także vlog bez planu, dzień bez planu w waszej perspektywie wygląda tak, że jest poranek i wieczór, ale to są chyba najciekawsze momenty tutaj w naszej kamperowej rutynie. Rozpoczęcie dnia i zakończenie. Jednym z moich ulubionych wieczornych zajęć jest przeglądanie map i planowanie trasy, a raczej weryfikowanie trasy na następny dzień. Oczywiście korzystamy z nawigacji, korzystamy z Google Maps, jednak nic nie zastąpi tradycyjnej mapy. I zaraz Wam opowiem, dlaczego wolę papierowe mapy. Nasza wyprawa jest w miarę lokalna, także zabraliśmy szczegółową mapę Cornwalli i mapę Devon i Cornwalli. Jestem bardzo ciekawa, czy Wy w podróży też korzystacie z papierowych map, czy jednak wolicie GPS, nawigację, Google Maps. Google Maps jest bardzo przydatny, jeżeli chodzi o korki, o informację o ruchu w czasie rzeczywistym. Jednak ja lubię weryfikować trasy podane nam przez nawigację, czy Google Maps. Lubię to weryfikować z papierową mapą, ponieważ tutaj bardzo szybko i bardzo prosto widzę klasę drogi i po kolorze widzę, czy to jest M, czyli motorway, autostrada, czy to jest droga A, zielona, czyli taka lepsza, ekspresówka. Często ma dwa pasy ruchu w jedną stronę, często to jest dual. Jeżeli nie da się jechać po zielonej, to jedziemy po czerwonej i to jest droga trochę gorszej jakości. Omijamy drogi klasy B. To są z reguły wiejskie drogi. Często jest tylko jeden pas i trzeba się mijać, trzeba cofać, trzeba jechać do miejsca, do zatoczek, żeby się minąć z innym autem. A jak już widzę coś takiego, czyli takie niteczki białe, nawet bez numeru i nawet bez nazwy, to kamperem tam nie jeździmy. Można tam jechać osobówką, można tam iść na spacer. To są stare trakty dla furmanek po prostu. I jest ich tutaj mnóstwo i niestety w Cornwalli i w Devon często nawigacja lubi poprowadzić po takich dróżkach, dlatego trzeba jej pilnować. Trzeba pilnować nawigacji, będąc w tak wiejskiej okolicy, w tak wiejskim regionie. Droga drodze nierówna, naprawdę. I już nieraz się zdarzyło tak, że nawigacja poprowadziła kogoś na przykład na brzeg klifu albo w jakieś miejsce, gdzie ktoś utknął, bo droga była zupełnie nieprzystosowana do ruchu kamperem czy samochodem. Nawet ostatnio była taka historia, że ktoś wjechał do rzeki, bo tak poprowadziła nawigacja. Było ciemno i ktoś nie zauważył, że jest na samym brzegu rzeki. Tam miał być wjazd na prom, zdaje się. Straszne historie. Nie ma jak papierowa mapa. Czy się ze mną zgodzicie? Powiem Wam, że na tej wyprawie dni naprawdę mijają nam intensywnie i właściwie w jeden dzień nierzadko przeżyjemy tyle, co w tydzień normalnie w Mill Park. Także wieczorem jest czas, żeby napić się herbaty i odetchnąć. I dlaczego to jest tak intensywny czas, szczególnie dla mnie? Nagrywanie vlogów to majstersztyk. Nagrywanie ciekawych filmów zajmuje sporo czasu, sporo energii. I kiedy nagrywam dla Was ten film, muszę myśleć i muszę pamiętać o wielu sprawach. Sprawy techniczne, czyli czy kamera jest naładowana, czy mam miejsce na karcie pamięci, czy jest dobre oświetlenie, czy użyłam odpowiedniej przejściówki do mikrofonu, żeby dźwięk nie nawalił, czy wiatr nie przeszkadza, czy używam odpowiedniego mikrofonu do warunków, czy jest dobre oświetlenie. Mnóstwo spraw technicznych, które tutaj muszę procesować w trakcie nagrywania. Nierzadko zdarza się tak, że o czymś zapomnę i muszę nagrywać to jeszcze raz, bo na przykład użyłam złej przejściówki do mikrofonu i vlog nie ma dźwięku. 40-minutowy vlog nie ma dźwięku, trochę kiepsko, co? Także tak wyglądają realia nagrywania. Później oczywiście trzeba myśleć o temacie,
o tym, żeby było ciekawie, żeby była zmiana sceny. Mnóstwo rzeczy trzeba procesować w tym samym czasie. I myślę, że można powiedzieć, że kręcenie vlogów i tworzenie na YouTube to jest science and art, czyli to jest sztuka i nauka w jednym. Ale ja jak najbardziej to kocham, uwielbiam i sprawia mi to ogromną frajdę. Jednak jest to bardzo intensywne i dosyć męczące na dłuższą metę. Myśleliście kiedyś o tym, jak powstają takie vlogi? Jak to wygląda z drugiej strony kamery? Jak myślicie, ile czasu łącznie przeznaczamy na produkcję jednego, powiedzmy 20-minutowego odcinka, bo tyle czasu mniej więcej trwa taki nasz przeciętny vlog? Róbcie zakłady, piszcie w komentarzach, ile czasu od momentu uruchomienia kamery po przycisk publikuj na YouTube, ile to godzin naszego wspólnego życia. Bo może nie wiecie, ale ja nagrywam, Marek montuje. To jest czytnik Sony. Można do niego dołożyć chyba dwie dodatkowe karty pamięci, także właściwie pojemność jest nieograniczona, jeżeli chodzi o książki. Wybrał ten czytnik dla mnie Marek z uwagi na to, że tusz jest tutaj generowany w jakiś super specjalny sposób. Nie pamiętam szczegółów, może podlinkuję Wam w opisie link do tego czytnika i opowiem Wam w opisie, o co chodzi z tym czytnikiem. Jednak wybrał go dla mnie Marek, także ufam, że jest najlepszy, jaki wtedy był dostępny. Mam już 10 lat ten czytnik i służy mi. I dzięki temu, że to nie jest lampa, to nie jest jak ekran monitora czy telefonu, to tutaj jest inna technologia. Nie ma tutaj lampy, nie ma tego niebieskiego światła i można naprawdę czytać długo, jak normalną książkę i wzrok się nie męczy. W tej chwili na tym czytniku mam 45 książek do wyboru, do koloru. Wyobrażacie sobie zabrać 45 książek papierowych, tradycyjnych w taką podróż? Może wzięłabym 4. Przy dobrych wiatrach. Co myślicie o takich książkach elektronicznych? Czy to jest nadal książka? Czy to herezja? Czy korzystacie z takich czytników? Czy nie? Moim kolejnym wieczornym rytuałem i ulubioną rozrywką przed snem jest czytanie komentarzy Waszych na YouTube, na Patronite od naszych patronów i odpowiadanie na te komentarze, zwłaszcza jeżeli są fajne i budujące, to jest bardzo miłe i to jest taka śmietanka i to jest właśnie nagroda za czas poświęcony na tworzenie filmów. To jest Wasza informacja zwrotna i to jest niesamowite. Uwielbiamy czytać komentarze i odpowiadać na komentarze. Odpowiadamy na każdy komentarz, czasami z opóźnieniem, ale jest to dla nas naprawdę ogromna radość. I dziękuję Wam za każdy komentarz, który zostawiacie, czy to pod filmem, czy pod zdjęciem na Facebooku, na Instagramie. Dziękuję naszym patronom, którzy odpowiadają na treści na Patronite, na posty, w których informujemy o tym, co się aktualnie u nas dzieje, jakie mamy plany na najbliższe dni, ponieważ YouTube działa tak, że niestety produkcja odcinku wymaga czasu i zwłaszcza jak jesteśmy w podróży, jesteśmy też uzależnieni od internetu, od dostępu do prądu. Także bardzo się staramy, żeby odcinki były co tydzień, jednak między czasem nagrywania, tworzenia tego odcinka a publikacją mija kilka albo nawet kilkanaście dni. Dlatego jeżeli chcesz wiedzieć na bieżąco, co się u nas dzieje i co będzie się działo na kanale, co będzie na kanale za tydzień, zapraszam Cię do odwiedzenia nas na naszej stronie na Patronite, bo tam publikujemy wszystko z wyprzedzeniem. I tam poznasz przeszłość kanału. Kasia kempinguje, Kazik TV. Robi się już naprawdę bardzo późno, ale ja w podróży śpię mniej niż normalnie, niż w domu na kółkach. Kładę się spać później, wstaję wcześniej. To chyba taka adrenalina i ekscytacja, zew przygody, bo żyjemy bardzo intensywnie w podróży, ciągle coś się dzieje. Także właściwie szkoda czasu na sen. I to jest bardzo fajne, ale jak się wraca, to trzeba odespać. Albo raz na jakiś czas trzeba zatrzymać się w jednym miejscu na dłużej, żeby po prostu odpocząć. Także, kochani, kończę moją herbatę. Dziękuję Wam za towarzystwo w tym jakże nietypowym dniu.
a raczej wycinku dnia w podróży. Jeszcze raz zachęcam Was do zostawienia łapki, zachęcam do subskrypcji, jeżeli chcecie wiedzieć, co wydarzy się na kanale. Zasubskrybujcie, kliknij przycisk subskrybuj, kliknij dzwoneczek i wtedy dostaniesz powiadomienie za każdym razem, kiedy na naszym kanale ukaże się nowy film. Także dziękuję Wam bardzo za dziś, do zobaczenia następnym razem, ściskam Was. Pa, 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 dobranoc! Nie zapomnij zasubskrybować naszego kanału.